Jak ocenisz ogólnie poziom tego meczu? Pierwsza połowa lepsza od drugiej, słabsza? No na pewno pierwsza w wykonaniu naszym była troszeczkę słabsza, bo nie stworzyliśmy sobie za wiele sytuacji i Polonia grała naprawdę dobrą piłkę. W drugiej dziś żeśmy więcej zaangażowali się w tą grę i gdzieś też stwarzaliśmy sobie sytuację i możemy po prostu być zadowoleni z tego punktu. Polonia troszeczkę nas zaskoczyła, że grała tym wysokim pressingiem, który my stosujemy zawsze. I chyba to był ten kluczowy moment, żeśmy sobie nie stwarzali tej sytuacji. No tak, jak już wcześniej mówiłem, dziś mieliśmy piłkę na połowie Polonii i straciliśmy ją szybko, nas to skrzydli akcją wrzutka, gdzieś brak krycia w polu karnym i stracona bramka, ale myślę, że to nas po prostu napędziło do tego, żeby grać i szukać dzisiaj bramki i przede wszystkim jakichś punktów. Myślę, że natchnęła nas do tego, żeby po prostu grać i walczyć o dobry wynik i od momentu tej straconej bramki zaczęliśmy coś grać. Chcieliśmy po prostu jeszcze szukać tej zwycięskiej bramki, bo poczuliśmy, że możemy dziś jeszcze spróbować wygrać ten mecz, ale po prostu trzeba być zadowolony dzisiaj z tego. Sytuację z Adamem Kokoszką skomentujesz, to czerwona kartka? No, jakoś jego po prostu niebezpieczne zagranie, noga wyprostowana na wysokości głowy i w konsekwencji czerwona kartka i decyzja sędziego taka była.